Dzień dobry, witam w Akademii Ceres. Dziś odcinek poświęcony czterem filarom zrównoważonej produkcji, czterem filarom mikroorganicznym, trzeba dodać. Tak jak wcześniej mówiłem, nasze preparaty można stosować zarówno na polu, jak i w produkcji w substratach inertnych, czy na wełnie mineralnej, czy w substracie kokosowym, czy tropowym. Co my tu mamy? Cztery filary, czyli sfera, triaż, closer i karbogen. Sfera to preparat zawierający grzyby mikoryzowe i bakterie PGPR, które żyją w środowisku korzeniowym i wyraźnie wpływają na wzrost i rozwój roślin. To znaczy, że przyspieszają fazy rozwojowe, to znaczy, że wpływają na szybszy wzrost. Przy okazji bakterie PGPR powodują, że poprawiony jest chemiczny skład plonu, czyli czy to chodzi o zawartość cukru, czy skrobi, czy flawonoidów w owocach, w warzywach, na których stosujemy bakterie PGPR, te parametry plonu są podniesione. Kolejny produkt to triaż. Triaż to jest produkt, który zawiera trzy gatunki trichodermy. Trzy gatunki dlatego, żeby opanować całą przestrzeń uprawy, nie zostawiając miejsca przypadkowi. Czy to w sytuacji występowania jakiegoś rodzaju stresu środowiskowego, na przykład wysokiej temperatury, dany gatunek trichodermy mógłby sobie nie poradzić, nie rozwijałby się tam najlepiej, natomiast tak dobrane trzy gatunki, jak są w tym preparacie triaż, powodują, że w każdych warunkach, obojętnie jakie warunki w szklarni byśmy mieli, jesteśmy w stanie któryś z tych gatunków tam hodować. Kolejnym z tej serii preparatów jest Closer, który zawiera grzyby żywiące się chityną. On ma zastosowanie w kontekście upraw w podłożach, tam gdzie do czynienia mamy z ziemiórką, pędrakiem, opuchlakiem. W różnych sytuacjach zdarzają się różne szkodniki gryzące korzenie. Wszędzie, gdzie mamy podobną sytuację, warto poznać się z Closerem i pozwolić roślinom przetrwać kryzys. Karbogen to preparat, który służy aktywacji każdego z tych preparatów. Głównie używamy go do tego celu, mieszamy z Closerem, z triaszem czy ze sferą w stosunku 1:1. Podlewamy tym uprawę. Dzięki temu grzyby i bakterie zawarte w tych preparatach szybciej wdrażają się do nowego środowiska i mają długi okres trwałości. Ale karbogen można też używać samodzielnie. Używamy go do oprysków dolistnych na roślinach. W sytuacjach stresowych odgrywa swoją rolę, jest to źródło aminokwasów. Zawsze w stresie roślina jest zmuszona do tego, żeby produkować duże ilości aminokwasów. To ją kosztuje energię, przez to mamy zastopowanie wzrostu i pewne opóźnienia w produkcji. Karbogen powoduje to, że aminokwasy są dostarczane roślinom w postaci gotowej do przyswojenia i ta reakcja na stres jest spowolniona i znacząco ograniczona. To były podstawowe preparaty do zastosowań w uprawach w substratach. W dalszej kolejności przedstawimy Państwu kolejne preparaty i metody ich stosowania. W razie pytań, wątpliwości proszę dzwonić lub kontaktować się mailem. Z chęcią odpowiem na wszystkie pytania.